taki motyw w życiu Jezusa, że przychodzi do Niego przełożony synagogi i prosi Go, aby przyszedł i modlił się o córkę Jego, która choruje. W międzyczasie jest tam ta kobieta, która się dotyka Jezusa. I zostaje uzdrowiona. I ta parafraza Jezusa na końcu. Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. I kiedy to się dzieje, kiedy ta kobieta przyjmuje swoje uzdrowienie przez wiarę, przychodzą ludzie i mówią do przełożonego synagogi: córka Twoja umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Po co to robisz jeszcze? A Jezus, usłyszawszy to, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Córka mu umarła. Dostał informację, że mu umarła córka. A on mówi: nie bój się, tylko wierz. A gdy przyszli do domu przełożonego synagogi, Jezus ujrzał zamieszanie, jest napisane. Było tam zamieszanie. Kiedy powstaje zamieszanie? Kiedy człowiek jest skupiony na tym, co widzi, co słyszy, czego dotyka, co czuje. Tam było zamieszanie. Wielu ludzi mówi, gromi, wierzących ludzi, gromi zamęt, chaos w swoim życiu. Nie do końca wielokrotnie rozumiejąc, że zamęt, chaos biorą się z jednego źródła. Z oceny sytuacji za pomocą zmysłów. To jest ocena sytuacji za pomocą zmysłów. Wtedy jest zamieszanie. Dla Jezusa nie miało żadnego znaczenia to, że umarło dziecko. Bo Jezus nie patrzył na to swoimi zmysłami. Jak patrzysz na coś dzisiaj swoimi zmysłami, przyglądasz się temu. Jestem absolutnie pewny, że w mniejszym lub większym stopniu masz zamieszanie. Patrzysz na to i to ci się nie klei. Tam ci się nie kleją rzeczy. Im dłużej to oglądasz, im dłużej się na tym skupiasz, tym zamieszanie jest większe. A za zamieszaniem idzie strach. Dzisiaj w ogóle w naszym narodzie poziom lęku jest tak wysoki, że się nie mieści w głowie. Brak poczucia bezpieczeństwa jest ogromny. My jako ludzie Ewangelii mamy dzisiaj wyzwanie, aby ludziom głosić to, co będzie podnosiło ich poczucie bezpieczeństwa. Rozumiecie? Ewangelię poczucia bezpieczeństwa. Ale spójrz w swoje serce i zobacz, gdzie jest zamieszanie, małe czy duże. I przestań szukać powodów i gromić ducha chaosu. Tylko powiedz: Boże,
Ja się na tym skupiam swoimi zmysłami. Przecież to jest takie proste. Ja patrzę, słucham, czuję. Rozumiecie? I to powoduje, że zamieszanie jest coraz większe. Wczoraj miałem taki przypadek. Ponieważ w wyniku moich działań treningowych i suplementacyjnych nieco spadła mi odporność organizmu, a zacząłem, jakaś się przypętała infekcja po drodze. Siedziałem sobie, skończyłem obiad w domu i zacząłem kasłać i nagle odcięło mi tlen. Zacząłem się trząść, jakby miał epilepsję. Myśli zaczęły biegać w każdą stronę. Zacząłem tracić przytomność. Sara wpadła do pokoju. Ja wszystko, co miałem na takiej tacce, wywaliłem. A ona do mnie mówi, trzęsiesz się, chodzisz, tak? Nie kontrolujesz tego zupełnie. Ja wpadam i mówię, tato, co się dzieje? A ty mówisz, wszystko jest w porządku. A ja już nie pamiętałem tego. Wszystko jest dobrze. Po czym wstałem, wszystko się załączyło. Wstałem i mówię, pomóc ci tu posprzątać? W moim sercu nie zaistniał najdrobniejszy fragment lęku. Bo pytam, czemu miałby zaistnieć? Wiara jest pewnością tego, czego nie widzisz. I biada ci, jak będziesz się skupiał na tym, co widzisz. Biada ci, jak będziesz skupiał się na tym, co czujesz. Biada ci. Wywali cię do góry kołami, diabeł. Ale tylko zrób to, co Jezus. Wykonaj Jego dyrektywę. Nie bój się, tylko wierz. Nie patrz na nic, tylko bierz słowo, które stoi za daną rzeczą i powiedz, rzeczy się mają tak, jak powiedział Bóg, a nie tak, jak doświadcza moje ciało. Nie tak, jak doświadcza moja psychika. Nie tak, ale tak, jak powiedział Bóg. Bo słowo Boga stoi wiele kondygnacji wyżej niż doświadczenie zmysłowe. Słowo Boga jest punktem wyjścia. Jest miejscem zwrotu. Powiedz, Boże mój, ja nie będę człowiekiem, w którego życiu jest jakiekolwiek zamieszanie. Moje zmysły nie są po to, aby oceniać rzeczywistość. One są tylko po to, aby korzystać z tego, co oceni mój duch. Halleluja! Makatoro lodowo koto serama. Ela haisha habase. Halleluja! Co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Na siebie wziąłeś krzyż, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe, poniosłeś karę moc. Poniosłeś. Na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę moc, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe, poniosłeś karę moc. Na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja. Dziś ty i ja, jedno jesteśmy. Dziś ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się, poniosłeś karę mą. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc.
Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja jedno jesteśmy. O, dziś ty i ja na tronie Twym. Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me. Jezu, Tobie kłaniam się i razem wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Wywyższamy. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Cię. Wywyższamy. Jesteś Alfą i Omegą. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem. Królu nasz. Do boju. Do boju. Do boju. Armio Boga. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Halleluja! Podniesiemy głos, podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, uwielbiamy Ciebie, wykrzyczymy to. Skałą zbawienia naszego, Mistrzem świata, jedyny święty jest nasz Pan. Błogosławiony. Podniesiemy głos, głowo Kościoła, wykrzyczymy to. Władco nieba i ziemi, Mistrzem świata jest nasz Pan. Jezus! Podniesiemy głos, Szapololo, kotorolora, sama, wykrzyczymy to. Ekoto, sokotice, weherabase, Mistrzem świata, babaralata, sajlanis, jest nasz Pan. Ela. Podniesiemy głos, Ela pasija, bahadisa, wykrzyczymy to. Eloro, larymase, kiedelaj, Mistrzem świata, Ela ponorola, jest nasz Pan. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Nie ma kogoś takiego. Początek i koniec. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jesteś Alfą i Omegą. Tyś początkiem jest wszystkiego. Wywyższamy Cię, wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Ponad niebo i ziemię. Jesteś Alfą i Omegą. Halleluja, halleluja. Tyś początkiem jest wszystkiego.
boju, do boju, do boju, armio Boga. Manifestują się przez nas. Podniesiemy głos. To łaska. Podniesiemy głos. Szabaliko, toro, lary, nas. Wykrzyczymy to mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos. Podniesiemy głos. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Wywyższamy Cię. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Ty, który jesteś cudem. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. I razem do boju. Do boju. Do boju. Alleluja. Do boju. Armio Boga. W dzień i w noc. Piekła. Jest nasz Pan. Alleluja. Podniesiemy głos. Wykrzyczymy to. Podnieś głos. Mistrzem świata. Nad całą czeluścią. Jest nasz Pan. Ogłoś Jego imię. Podniesiemy głos. Wielkiego Mesjasza. Wykrzyczymy to. Jako Króla. Mistrzem świata. Wszelkiego stworzenia. Jest nasz Pan. Duchowego i materialnego. Podniesiemy głos. Szapa, koto, molo, papasi. Wykrzyczymy
Papasila Barabaseka de Lideres. Mistrzem świata Eloha i Masa jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata to. Twoje jest królestwo. Mistrzem świata jest nasz Pan. Uwielbiamy Cię. Ciebie, który dałeś nam pełnomocnictwo, aby prezentować Cię na ziemi, tam w okręgach niebieskich i we wszelkim miejscu, gdzie działa diabeł, w Twoje miejsce poselstwo sprawujemy. Potężny, święty Boże, Teo Sakapire Lere Mahabas Roma Abashahadis. Podniesiemy głos, podniesiemy głos. Nasz rozkaz to Twój rozkaz. Wykrzyczymy to. Mistrzem świata jest nasz Pan. Podniesiemy głos, wykrzyczymy to. Mistrzem świata Alfa i Omega, Alfa i Omega. Holy see the Lord, the Jesus. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Alfa i Omega. Początek i koniec. Sakuto robasi kalarabasa urabasza kolorobase. Wiedząc, że broń, którą posiadasz, nie pochodzi z tego świata. Wierz w jej efekty. Szapa liche kene nesere lacha katene nerara teosekinanis. Ja przeklinam wszelką śmierć na tym miejscu. Ora basia baba saya mata. Ora kata basia bala. Ora basina malaya. Ora baba kama hasea. Ora kabasa. Ora bata maheshea. Poniżam cię, diable. Przeklinam cię teraz. Związuję wszelkiego ducha śmierci. Związuję wszelkiego ducha śmierci. Won! Przeklinamy cię, diable. Nie masz władzy. Ura bachasza. Odbieramy ci teren. Nie masz mocy i nie masz władzy. Ura katabache serebehe. Ura hasiama. Ja przeklinam wszelką myśl o porażce. Przeklinam wszelką śmiercioloźną myśl. Przeklinamy cię, diable. Oczyszczenie umysłów. Oczyszczenie umysłów. Duchu wiary. Manifestuj się! Duchu wiary! Duchu zwycięstwa! Duchu synostwa! Duchu męstwa i odwagi! Ura basi yamalahai! Ura katabashere mehesea! Riba katabasha yalalo! Ura bababashere melei! Riba shaya makata! Ura basi yabalai! Araba kata! Nie stój biernie! Nie stój biernie!
Nie stój biernie! Wal! Wal w niego! Wal! 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 Do boju! Do boju było! Do boju! Do boju! Ora basha rabalaya! Ribeke te mechelsha! Ora kashi abalai! Ora baba baba la! Ora basha yeba! Ora basha yeba! Moc wewnętrznego człowieka! Moc zmartwychwstania! Moc panowania nad śmiercią! Moc i świadomość! Świadomość! Alleluja! Świadomość! Czynna władza! Czynna władza! Czynna władza! Pokaż, jak sprawujesz władzę! Pokaż, jak zarządzasz! Pokaż! Wstań! Agata! Wstań! Wstań! Uderz! Uderz teraz! Teraz! Urabakata baha sierelaj! Kościele! 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 Wal! 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 Gnoja! Wal! Wal! Więcej, więcej! Wal! Ora baba shia malahe! Ora kata bala shalalo! Ora bala! Shia bala! My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy przed cięciem zła. Wyznawaj to z wiarą. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. My przeklinamy każdy kolan tron. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Alleluja! Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tłum, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Alleluja! Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy
Przedsięciem zła prawda, prawda daje nam pełną moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Alleluja! Kolan nie ugniemy, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś ze zwierzchnością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Wierzymy w krew, Ojcze. Bój toczymy pod niebem dziś, siłę krwi, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy przed księciem zła. Prawda, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, my wyższamy cię jednością i księciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Alleluja! Bój toczymy pod niebem dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Kolan nie ugniemy, kolan nie ugniemy, prawda daje nam tę moc. Pod naszymi stopami jest już zmiażdżony, a dokonawszy tego ostoimy się. Bój toczymy pod niebem dziś, ze zwierzchnością i księciem zła. Odsuwamy, my z Jezusem zwyciężamy mocą krwi i zespołu apostolskiego Obóz Boży. Bój toczymy pod niebem wszelki nacisk dziś, śmierci, który teraz jest w tym kraju, tłum, przez imię Jezus, który nie chce zwać Jezusa. Odsuwamy duchy samobójcze. Nie macie prawa wpływać na umysły. Kolan nie ugniemy, przez imię Jezus, przez krew Jezusa, prawda daje, oddzielamy naszych ludzi od wpływu duchów śmierci, które się manifestują teraz w Polsce. Stopami przez imię Jezus już zmiażdżony. Alleluja! A dokonawszy tego,
wzywam was, aniołowie. Utoczymy pod niebem dziś. Wzywam was w miejsce, które trzeba pouszczelniać. Stawiam was w wyłomach ochronnego kręgu naszych ludzi, który nie chce zwać Jezusa Panem swym. Alleluja! Kolan nie ugniemy, będą przechodzić suchą nogą. Prawda daje nam tę moc, tam gdzie diabeł będzie wylewał piekielną wodę pod naszymi stopami. Będą mieli wolną przestrzeń do działania. Tego. Tam, gdzie diabeł nastawiał ostro koło. Przez imię Jezus. Ze zwierzchnością i cięciem zła. Żaden symptom śmierci nie będzie dotykał naszych ludzi ani ich domów. Przez imię Jezus. Każdy wyniosły trup, żaden symptom śmierci, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie. Prawda daje nam tę moc. Alleluja. Pod naszym bezpieczeństwo w zdrowiu. Bezpieczeństwo finansowe. A dokonawszy tego, ostoimy się. Utoczymy pod niebem dziś. Jezus. Ze zwierzchnością i księciem zła. Uwielbiamy Cię. My z Jezusem zwyciężamy mocą krwi. Utoczymy pod niebem dziś. Niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Myślisz, kto stworzył najgroźniejsze potwory na ziemi? Myślisz, kto stworzył przebiegłość w wężu? Myślisz, kto stworzył potwory przerażającymi? Myślisz, że jaki jestem? Ja jestem groźny, a Ty zostałeś stworzony na mój obraz i moje podobieństwo. Nie jesteście piękni, jesteście przerażający w duchu. Zobaczcie to wreszcie, jaki ja jestem, a Wy jesteście tacy sami i przestańcie się bać, bo wszystkie te cechy najgroźniejszych zwierząt na świecie stworzyłem ja. I jak przede mną topnieją góry, tak przed Wami ma stopnieć każda góra. Wy macie równać tę ziemię. Wy macie góry poniżać, wy macie torować równinę, to wy macie to robić. Przestańcie się bać, bo taki jak ja jestem, tak wy jesteście. Halleluja. Módl się. Czcimy Cię, święty Boże, na którego imię pierzcha niebo i ziemia. Wywyższamy Cię, stwórco ducha i stwórco ciała. Kochani, zanim pójdziemy dalej, chciałabym was o coś zapytać. Posłuchajcie, nie zakrzyczymy pewnych sytuacji, ich się nie zakrzyczy. Jeśli macie coś przeciwko sobie, jeśli na co dzień nie jesteście dla siebie mili, jeśli na co dzień dokuczacie sobie słowem, czynem i tak dalej i nie używacie tej broni, jaką jest przebaczenie, wyznawanie sobie grzechów, odpuszczanie sobie, to wiecie, o co chodzi? To będziemy mieli to, co mamy. Jeśli macie coś przeciwko sobie, to wybaczajcie sobie. Dla dobra swojego, dla zdrowia swojego. To jest naprawdę mega istotne. Jeśli jesteście dla siebie niemili, posłuchajcie, z niemiłymi ludźmi nie chce się przebywać. Niezależnie od tego, jaką prawdę w ręku będą trzymali, po prostu nie chce się z tymi ludźmi być. Jeśli krzywdzicie siebie słowem, macie wobec siebie szorstki język, to przeproście się teraz, bo wiecie, co my tutaj zrobimy? Nic nie zrobimy, nic nie odśpiewamy. Jeśli macie do siebie jakiś żal, jeśli ktoś coś ci zrobił, wedle ciebie, skrzywdził ciebie,
to podejdź do niego, powiedz, słuchaj, obraziłeś mnie, w ogóle zachowałeś się wobec mnie nie fair. Odpuszczam ci, ale nie rób tego więcej. To jest mega istotne, to jest mega ważne. Jesteśmy ludźmi prawdy i musimy stosować duchowe narzędzia. Duchowe narzędzia, które dostaliśmy od Boga, one są po to, żebyśmy je stosowali i doświadczali zwycięstwa w swoim życiu. Amen. Ojcze, my przepraszamy Cię za każdy błąd, za każdy grzech. Szato loro robosso, coloro robosso. Erelerebe szeke, telerebe sato loro robassi. Szata kura rabassa, telerebe se. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką plotką w Kościele, nad wszelką kłótnią, nad wszelkim niezrozumieniem, nad wszelkim przepychaniem się. Ojcze, my bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. Chcemy być dorośli, chcemy być w wierze jak dzieci, ale w postępowaniu dorośli. Nie wolno tych rzeczy pomylić. W wierze mamy być jak dzieciaki, a w postępowaniu jak dorośli ludzie. Szata la raba szeke tele redebesse. My obmywamy się w Twojej świętej krwi. Jeśli potrzebujesz teraz komuś wybaczyć, to po prostu przebacz. Przebacz, odpuść. Szate kera la raba sato la robosse. O raba szeke tele redebesse. Jeśli masz cięty język, to spokutuj teraz z takiego ciętego języka. Szeke tele redebesse tele redebesse. Jezus miał cięty język wobec faryzeuszów. Wobec faryzeuszów miał cięty język. Szake la rarabasi to loro robosso. Ura baszake la rarabasse te le redebesse. Ura na maszande le renemese ke le redebesse. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Szoko to loro robosse ke le redebesse. Una makala rana masande le renemese. Szoto loro robosso ko loro robosso. Ena makala rana masante le renemesi ko loro robosse. Któż jest jak On, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On, kto zostawił chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Zmartwychwstały Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Światłość, światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To co umarło brał, ożywił mocą swą na zawsze. Światłość, światłość, światłości przyszła.
przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje. Władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Pod stopy Twoje władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc. Ciągniemy, wszystko poddane jest, wszystko poddane jest. Twoje władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje władza i wszelka moc na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. A ciemność ciemności jest pokonana. I śmierci już zadać kłam na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko.
wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach, wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. A ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest Pan. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszechmogący pośród nas.
Ojcze, my przynosimy Ci decyzje ludzi w Kościele. Ojcze, my modlimy się, aby ludzie decydowali, zgodnie z prawdą, zgodnie z objawieniem. Alleluja. My w imieniu Jezusa bierzemy autorytet i przeklinamy wszelkie wycofanie. Ojcze, my chcemy, aby decyzje wprowadzały nas w nowe miejsca, aby decyzje otwierały nam nowe drzwi. Ojcze, my nie będziemy w mentalności psychologii, ale będziemy świadomi swoich decyzji, że to właśnie decyzje powodują, że wchodzimy w nowe miejsca, że to decyzje powodują, że doświadczamy Twojej obecności, że doświadczamy przełomów. Kochani, chciałabym, żebyśmy raz na zawsze zakończyli taki temat, że nie mam i nie wiem dlaczego. Nie masz, bo nie zdecydowałeś lub zdecydowałeś źle. Nie masz, bo nie zdecydowałeś lub zdecydowałeś źle. Jeśli borykamy się kolejny rok z tymi samymi rzeczami, z tymi samymi demonami, z tymi samymi patologiami, z tymi samymi złymi tokami myślowymi, to znaczy, że nie został wykonany pewien ruch, to znaczy, że nie została podjęta właściwa decyzja, to znaczy, że to słowo o decyzji jest bardzo lekkie. Ono jest bardzo lekkie, a Bóg powiedział, że będzie nam się powodziło, o ile zechcemy być posłuszni. Czy zechcesz być posłuszny? Czy zechcesz mistrzostwo świata? Czy zechcesz? Bóg nie naciska na człowieka i nie pomaga decydować. On ci daje słowo i dał ci wolną wolę. Szato korolo robasaka la rabasza, enemekele redebe szato loro roboso, ura la rabasaka la radabasate le redebe se, enemele redebe szeke le redebe si, uka la rabasata la radabasa, ura baszake le redebe se, te le redebe se, onomo koloro roboso, koloro roboso. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że dałeś nam wszelką władzę i moc do tego, abyśmy decydowali we własnym życiu. Ojcze, bierzemy nasze codzienne życie za rogi i będziemy decydować, będziemy brali autorytet nad wszelkim diabelskim planem, który próbuje się zbliżać do naszego życia. Nie odpuścimy, nie zostawimy ani kopyta. Ojcze, wyeliminujemy wszystko. Wyeliminujemy każdy błąd, każdą patologię, każdy syf, każde zniewolenie, każdego demona. Każde zniewolenie i każdego demona. Jeśli powróciłeś z powrotem do nałogów, to zrobiłeś to z jednego powodu, bo tak chcesz. Bo tak po prostu chcesz. Wiecie, to jest takie, ja to powiedziałam w jednym kazaniu, że kiedy ktoś nie radzi sobie z alkoholem, może się zaszyć. Ale to jest tylko i wyłącznie straszak. Rzeczy się zmieniają wtedy, kiedy się zmieni w głowie. I tak samo jest w życiu chrześcijanina. Jeśli nie będziesz sam decydował, bo się będziesz bał, to będziesz miał jakiegoś straszaka w postaci pastora, w postaci lidera. Oni będą za ciebie decydować. Tylko pytanie, dokąd te decyzje cię doprowadzą? Czy ty jesteś świadomy tego, że ktoś za ciebie decyduje? Zdecyduj, że będziesz decydował. Brak decyzji to też decyzja. Więc Ojcze, będę decydował. Biorę odpowiedzialność za rozwój mojego życia. Za rozwój w wierze. Biorę odpowiedzialność. Chcę, aby kolejny rok był zupełnie nowym czasem dla mnie. Nowym czasem. Wykorzystam wszystko, co mam. Wykorzystam ten potencjał, który mam. Wykorzystam narzędzie. Wykorzystam namaszczenie. Nie będę już obsługiwany, ale ja decyduję, że będę obsługiwał innych. Wychodzę z miejsca bycia obsługiwanym, biorę autorytet i podejmuję decyzję, że to ja będę obsługiwał innych ludzi. Pytanie, czy się nadajesz? Tak, nadajesz się, bo tak mówi Słowo Boże, że została ci dana zdolność, aby służyć w Królestwie Bożym. Powiedz, mam tę zdolność. Weź to słowo i powiedz, mam tę zdolność, bo tak powiedział Bóg, biorę to słowo i zakończam temat wymówek w moim życiu. Odbieram sobie ten przywilej, aby sobie cały czas coś wmawiać, że nie mogę, bo jeszcze nie jest ten czas. Już jest ten czas. Ostatnio usłyszałam takiego usługującego, który mówił, teraz jest Kairos, taki czas, że Pan trzyma palec nad Polską. Co to jest w ogóle? I ludzie są lata utrzymywani w takim stanie, palec Boga nad Polską. Wiecie, to w ogóle słyszymy to nie wiem ile lat, tyle ile lat jesteśmy wierzący, tyle lat słyszymy taką historię. Palec Boży nad Polską.
dobrze, palec Boży nad Polską. Chodzi o to, że jeśli wierzący ludzie nie wezmą odpowiedzialności, to nic nie będzie się działo. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że Twoje słowo uczyniło mnie zdolnym, bo Ty tak powiedziałeś. Jesteś zdolny do tego, aby służyć w Królestwie Bożym. Jesteś zdolny do tego. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że mamy zdolność do tego, aby decydować, do tego, aby służyć, do tego, aby nie być przez pół swojego życia obsługiwanymi, ale żeby obsługiwać innych ludzi, aby nieść im życie, aby nieść im wolność, aby wyprowadzać tych, którzy się źle mają, aby pokazywać im drogę. Nie baw się swoim chrześcijaństwem. Nie baw się tym, co wiesz. Zrób z tego użytek. Zakasz swoje rękawy i zrób z tego porządny użytek. Powiedz: Boże, kolejny rok będzie rokiem takim, że stanę przed lustrem i powiem: nie straciłem, nie zaniedbałem. Wszystko, co zostało mi dane, wykorzystałem na Twoją chwałę. Wszystko, co mi dałeś, spotęgowało się w moim życiu. Przyniosłem owoc. To jest mega personalne, to jest mega osobiste. Tego nikt za nas, kochani, nie zrobi. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, Wszechmogący pośród nas. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, Wszechmogący pośród nas. Ponad wszystko jest. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest. Wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Uwielbiony bądź, uwielbiony bądź, Wszechmogący. Uwielbiony bądź. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, który za nas zmarł. Ponad wszystko jest uwielbiony ten, zmartwychwstały Pan. Módl się.
Uwalnia się wtedy, kiedy wierzysz. Kiedy wierzysz w Jezusa, uwalnia się moc Twojego ducha. Hallelujah. Powiedz: Boże, ja chcę wzrastać w wierze. Będę wzrastał w wierze. Amen. W kolejnym roku, jeśli nie wrócisz, Panie Jezu, to wzrosnę w wierze. 100% wzrosnę, Panie. Będę pracował z Tobą, Duchu Święty, i wzrosnę w wierze, a przez tą moc, którą we mnie zdeponowałeś, będę widział w o wiele większym wymiarze. Halleluja. Deklaruj to przed Bogiem. Więc ja wzrosnę w wierze. Szapalire leo szomo no dolocho dysene desele habadyse. Jezus, najwyższej godzien chwały. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. W pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezus, Jezus, najwyższej godzien chwały. Jezus, Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię i my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jest nasz wszelka władza, wszelka
Jezus najwyższej godzin chwały. Jezus najwyższej godzin chwały. Jezus najwyższej godzin czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Pokorze na Twoje imię, na Twoje każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezus nasz najwyższy, wszelka władza, wszelka. Ciągniemy. Boży jedyny Syn, wszelka. Ojcze, my dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Dziękujemy Ci za miejsce, w którym jesteśmy. Czy cieszysz się z miejsca, w którym jesteś? Czy umiesz podziękować Bogu za miejsce, w którym jesteś? Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś? Ojcze, my dziękujemy Tobie za cały Kościół i za cały zespół apostolski. Dziękujemy Ci za wszystko, co osiągnęliśmy do tej pory. Dziękujemy Ci za wiarę, za namaszczenie. Dziękujemy Ci za każde dzieło. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za każdą relację. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty inspirujesz nas do dalszego działania w wierze. Dziękujemy Tobie, że będziemy dalej decydować i poszerzać Kościół i cały zespół. Uwielbiamy Cię za to. Nigdy się nie wycofamy. Przeskoczymy przez każdą górę i przez każdy mur. Dziękujemy Ci za siłę, za determinację. Dziękujemy Ci za nowe koncepcje. Ojcze, my w imieniu Jezusa rozwalamy to, co miało być żywe, a zamieniło się tylko i wyłącznie w martwy postument. My to rozwalamy. Ojcze, my chcemy, aby każde dzieło, aby każda służba była żywa, świeża, inspirująca też dla innych. Ojcze, dziękujemy Ci, że temat niskiego poczucia własnej wartości odchodzi, że każdy wie, co ma, że każdy jest pogodzony ze sobą i umówiony na drogę. Ojcze, dziękujemy Ci za
za to, że będą się ludzie wiązali do wspólnych dzieł, do wspólnych przedsięwzięć. Uwielbiamy Ciebie za to. Ścisz mi, Jacku, troszkę klawisza u mnie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że imię Jezus jest dla nas realne i żywe. Dziękujemy Ci za wiarę w imię Jezus. Dziękujemy Ci za świadomość. Dziękujemy Ci, że każdy w kościele i w zespole ma wgląd w samego siebie. Dziękujemy Ci za to, że umiemy przeanalizować swoje życie. Eliminujemy z kościoła i z zespołu wszelkiego rodzaju niedbalstwo. My ogłaszamy, że dokończymy to, do czego przyłożyliśmy swoich rąk. My ogłaszamy, że w sposób dbały wykonujemy dzieło, które zostało nam powierzone. Wszelkie niedbalstwo odchodzi przez moc imienia Jezus. Ojcze, ja chcę, aby każda osoba, która zdecydowała się, aby służyć, robiła to jak najlepiej. Aby każda osoba była oddana w 100%. Ojcze, dziękujemy Tobie, że poświęcenie dla sprawy Królestwa rośnie z własnej nieprzymuszonej woli. Uwielbiam Cię za to. Jezus. Ojcze, my też proklamujemy, że tam, gdzie trzeba się edukować, nie będziemy tego zakrzykiwać, tylko będziemy się edukować. Musisz też wiedzieć, że w niektórych kwestiach po prostu musisz się wyedukować. Nie zakrzyczysz tego, nie zamodlisz tego. Po prostu trzeba przejść przez edukację. Ojcze, chcemy, aby nasze doświadczenie Ciebie było coraz głębsze. Świadomość zjednoczenia z Tobą coraz głębsza. Twoje imię wywyższone. Ja widzę Twoje imię uwielbione. Jezus mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie. Jezus mój Bóg, na nim i na niebie. Jezus mój Bóg,
wywyższam tylko Ciebie, Królu mój. Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie. Jezus, mój Bóg, na mnie i na niebie. Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Królu mój. Ty, jedynie Ty, tak bliski mi, mój Jezus. Jezus, mój Bóg, Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie. Jezus, mój Bóg, na ziemi, na niebie. Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Królu mój. Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie. Jezus, mój Bóg, na ziemi, na niebie. Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Królu mój. Jedynie Ty, tak blisko mi.
bliskości. My chcemy przeżywać bliskość z Tobą. Sano molore, noloro, ho. Jeszcze bardziej. Co mam robić? Czy mam się więcej modlić? Co mam robić? Ale ta kobieta, która miała krwotok, ona rozumiała to idealnie. Ona wiedziała, że jej wiara to droga do zbliżenia się do Jezusa. Na podstawie swojej wiary podeszła. To jej wiara otworzyła jej szczególną drogę przez tłum. Ten tłum był blisko, nacierał na niego, dotykał go. Dotykał go. Ale to ona zbudowała drogę bliskości. Jest napisane, ponieważ mówiła, jeśli się go dotknę, będę uzdrowiona. Bliskość powstała, ponieważ mówiła w wierze i zadziałała w wierze. Dla wielu ludzi to zbyt mało romantyczne, ale to jest prawda Boża. Ludzie się zbliżają do Boga emocjami. A to jest nietrwałe. Oni wszyscy się zbliżali emocjami do Niego. Trzymali Go za ręce, za plecy, za głowę. Byli podekscytowani. A ona podeszła z tyłu, ponieważ mówiła, jeśli się go dotknę, będę uzdrowiona. I to jej dotyk poczuł. Jedyny dotyk, który poczuł Bóg. Jedyny dotyk. On nie czuł ich emocji. Nie czuł tej euforii, która tam była. On szedł wykonać zadanie, a oni się do niego kleili. Ale to ona utorowała sobie drogę. Ponieważ mówiła, jeśli się go dotknę, będę uzdrowiona. Hapa szaki te lechy kenenery lezy.
heba sera la hatesana. Ela hasha katarnize sevene. Twoja wiara jest drogą do bliskości. To droga do bliskości. Aleluja. Heshoho pocise hekedelene ma. Teos. Teos. Elore pasiro lohodina. Teos. Oshia habaraha hahenne. Olaha hanisha pameras. Eteos in eloho mamaramas. Hope eloho shohotono dostonus. Eloha hanisha. Ona była tego pewna. Boga pociąga pewność człowieka. Jego pociąga pewność, kiedy ktoś jest pewny Jego słów. Kiedy nie poddaje wątpliwość, to Jego pociąga, to Jego otwiera. Tym zdobywasz Go. Shabalire lecheshete neme nedesire lete basaha babara. Ekene nene sete nehelere mene nese horo murnoho nomile. Ona nie zadawała pytań nikomu. Nikomu. To była prawdziwa relacja. Tylko ona i on. Tam nikogo nie było. Nie było tego tłumu. Nie było uczniów. Nie było tam nikogo. Ona miała jeden cel. Zrealizować Jego słowa. I powstała bliskość. I on powiedział, kto się mnie dotknął? Ktoś się mnie dotknął? Ktoś się mnie dotknął? On nie czuł tych dotyków, tych dziesiątków dotyków na nim. Nie czuł tego. A jej poczuł. Kto się mnie dotknął? Bo moc ze mnie wyszła. Moc ze mnie wyszła. Nie kombinuj z emocjami. Nie zbliżaj się tak do Niego. To nic nie da. Emocje są dla Ciebie. Zbuduj taką drogę wiary. Powiedz, w przyszłym roku, Boże, będę bliżej Ciebie. Halleluja. Będę doświadczał głębiej wszystkiego, co masz. Przez wiarę zbuduję sobie taką drogę, Panie, wśród tłumu. Drogę wśród tłumu sobie zbuduję. Szapara haszile rene mese elema hahanite tisenes. Hala parla, zobaczysz, że on jest inny. Powiesz, Boże, w zeszłym roku znałem Cię innego. Byłeś inny. Wywyższamy Cię. Na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mu żyć.
w ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, abym mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać. I sługą był, opuścił tron, opuścił tron, na ziemię zszedł, swą chwałę skrył, swe życie dał, aby mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach, gorycz, ból, aby mógł żyć. Spójrz oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. O Pan nasz Bóg, to sługa zaprasza dziś, by za Nim iść i żyć. Wierzę składać Mu Bogu dzień czci. To Pan nasz Bóg, to sługa Król, zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać Mu. To Pan nasz Bóg, to sługa Król, zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać. Tak, by w życiu tron Jahwe dać.
ran. Spójrz, oto ran, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać i sługą być. To Pan nasz Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś, by za Nim iść i życie swe w ofierze składać. Swoje plany, swoje cele i swoje dążenia na nowy rok weź przełom. Tylko jeśli zdecydowałeś prawdziwie, jeśli jesteś świadomy swojej decyzji, wykorzystaj namaszczenie, które jest. Dziękuję Ci za decyzję. Dziękuję Ci, ja decyduję teraz przez moc imienia Jezus prawdę, prawdę w moim sercu, że już nigdy nie będę żył fałszywym chrześcijaństwem. Ja decyduję teraz, że moje serce jest czyste i otwarte na to wszystko, co dla mnie masz, że jestem światłem dla ludzi, że moje życie jest przykładem dla wszystkich, którzy będą je obserwować. Amen. Że prawda przepływa przez moje serce, że nie ma w tym żadnego fałszu, że ja już nie borykam się z żadnymi błędami przeszłości, że nie jestem potępiony i oskarżony, ale jestem święty i czysty, że działam w mocy Twojego Ducha, że jestem Twoim prawdziwym sługą, że z Tobą jestem tam, gdzie zawsze chciałem być,
gdzie jestem, gdzie mnie przyjęłeś. Ja decyduję, że jestem tym, który bierze odpowiedzialność, tym, który inspiruje ludzi. Ja decyduję, że moje życie i rozwój będzie przykładem i owocem dla innych ludzi, że każdy mógł będzie z tego jeść, że ludzie będą mogli z tego korzystać. Ja decyduję prawdę, nie udawanie. Ja decyduję, że nie chcę przypodobać się ludziom, ale chcę przed Tobą prawdziwie, przed tym, kim Ty jesteś. Ja jestem prawdziwym sobą. Ja decyduję, że nigdy nie będę nikogo udawał. Ja decyduję prawdę. Ja decyduję męstwo i odwagę do każdej sytuacji. Ja decyduję, że moje życie jest życiem prawdy. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że moje serce jest zjednoczone z Tobą, że mam motywy takie jak Ty masz, czyste, prawdziwej miłości, motywy, w których widzę, że człowiek jest w potrzebie, nie patrzę na siebie, nie podstępuję egoistycznie, ale podnoszę człowieka i przychodzę do niego, aby żył, aby mógł się cieszyć, aby mógł się radować, tak jak Ty przyszedłeś. Ja decyduję, że chcę oddać wszystko, co do tej pory nie było oddane, abyś Ty był uwielbiony, aby prawdziwie światło biło, aby wszystko było tak, jak trzeba, aby wszystko było prawdziwe przez moc Twojego imienia. Ja decyduję w nowym roku, który teraz przychodzi, zrzucić z siebie wszelką postać bycia ofiary, wszelkiego rodzaju trudności, obciążenia spowodowane tym, że po prostu wpadłem w diabelskie kłamstwa na swój temat. Ja to zrzucam w imieniu Jezus. Decyduję wyjawić prawdziwy swój potencjał, to kim jestem, jakim jestem. Od zbudowania komory każdego dnia, od trwania w świętej wierze, od uwalniania podarów od Ducha Świętego, które są mi przypisane. Ja decyduję się prawdziwie stanąć w prawdzie. Przestać udawać w niedzielę, wszystko gra w moim życiu, bo nie gra. Bo przestaję w ten sposób siebie kreować. Zaczynam prawdziwie żyć każdego dnia, od wstawania rano, budowania się w komorze, od zaczęcia od tych najdrobniejszych rzeczy, od zbudowania fundamentów wiary, od tego, czego nie zrobiłem w swoim życiu, aż dawno powinien zrobić. Ja to decyduję dzisiaj, że najbliższy rok jest rokiem pokuty. W każdym aspekcie, który ubolewa w moim życiu, ja decyduję, że dokonam wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby realnie stać w prawdzie, w miłości Bożej i przestać słuchać diabła na swój temat. Ja ogłaszam, że będę uwalniał to, kim jestem, jakim jestem. Będę wychodził na ulicę, będę głosił, będę uzdrawiał, będę uwalniał. Będę działał w tym, kim i jakim jestem w najbliższym roku i przez całe swoje życie. Halleluja. Halleluja. Deklaracje wiary, one mają moc. Ja poniżam w tym momencie zatwardziałość mojego serca. To, co budowałem skrupulatnie, to poniżam w tym momencie. Ja ogłaszam, Panie, że ten plan, który Ty dla mnie zbudowałeś, jest. Ja otwieram swoje serce na ludzi. Ja otwieram swoje serce, żeby płynęło, żeby ta miłość, którą wlałeś we mnie, płynęła do ludzi. Aby wszystko to, co jest dla mnie, abym to z siebie uwolnił. Abym nie trzymał tego wszystkiego. Panie, ja uwielbiam Ciebie. Ja nie chcę żyć tak, jak żyję, udawać, że jest mi dobrze, bo wcale mi nie jest dobrze. Tam, gdzie nie ma Ciebie, tam nie ma nic. Ja chcę z Tobą, Boże, każdego dnia z Tobą. Wszystko opierać się o Ciebie. Wszystko to, co, o czym decyduję i co w moim życiu jest najważniejsze, żeby to było oparte o Ciebie. Nie o moje ja, nie o moją mądrość, której nie ma, tylko żeby to było oparte o Ciebie, o Twoje, Boże. Oto, Boże, co Ty powiedziałeś, co jest napisane. Chwała Tobie, Ojcze. Aby uwolnić to wszystko, aby zdjąć z siebie tą maskę twardego człowieka. Otwarty jestem, co umie stanie i płakać i wyrzucić z siebie to wszystko. Chwała Ci, Boże. Ojcze, ja postanawiam w tym roku, że wszystkie talenty, wszystko to, co we mnie wlałeś, ja przestanę to ukrywać. Ja to wszystko ujawniam. Nie będę już się chować, nie będę w cieniu, będę wychodził. Ty stworzyłeś we mnie wojownika, Ty stworzyłeś w mnie twardego. I ja tą twardość będę kierował na demoniczne byty i zwierzchności, a dla ludzi będę pełen miłości. Ojcze, ja otwieram swoje serce. Ja poniżam wszystko to,
co było wcześniej we mnie budowane. Ja poniżam wszystko to, co było zbudowane przez ten świat we mnie. Ja nie będę już nigdy więcej chował się. Nigdy nie będę już w cieniu. Ostaś blada twarz, zdech. I teraz jest Ostaś, który będzie świecił. Będę świecił przykładem, będę jeździł, będę odwiedzał wszystkie miejsca, w których byłem i będę świadczył tam Twoje królestwo tam będę szerzył, Ojcze. Ja dziękuję Tobie za każdy talent, jaki we mnie wlałeś i przepraszam, że do tej pory ja cały czas je spychałem i odrzucałem. Ja teraz to wszystko będę wydobywał na powierzchnię, Ojcze, ku Twojej chwale. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to, że w następnym roku miłość do człowieka w moim sercu będzie się jeszcze bardziej rozwijać, Ojcze. Ja postanawiam, że będę rozwijał się jeszcze bardziej w miłości do drugiego człowieka. Ojcze, Ty powiedziałeś, że miłość zakrywa wiele błędów. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dzięki miłości przelewanej na ludzi, Ojcze, będzie się poszerzać moja służba i służba też całego Kościoła, działania całego Kościoła. Dziękuję Ci, Ojcze, za klucze, za otwarte kolejne drzwi, Ojcze, do ludzi, do nowych ludzi, do nowych stref, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że dzięki miłości, którą Ty w nas wlałeś, my możemy świecić, możemy emanować, możemy przekładać ją na ludzi i wyciągać ich z piekła. Dziękuję Ci za to, że nowy rok będzie rokiem owocującym w miłości do drugiego człowieka. Ojcze, ja decyduję, że w nadchodzącym roku pozbędę się już do samego końca wszelkich resztek niskiego poczucia własnej wartości. Do samego końca, do spodu. Ojcze, ja decyduję, że będę przekraczać kolejne granice bólu i niewygody dla Twojego Królestwa. Ojcze, ja dziękuję Ci za wszystko, co dałeś mi w moim życiu. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że odważnie jestem sobą. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że nigdy nie wchodzę w to, co nie jest moje, ale odważnie wchodzę w to, co jest moje, bez lęku. Ojcze, ja ogłaszam i ja decyduję na ten rok, że ja się nie wycofam. Ja się nie wycofam. Ojcze, ja ogłaszam jeszcze większą konsekwencję w moich działaniach. Ja ogłaszam, że w tym roku przyprowadzę do Jezusa więcej ludzi, niż przyprowadziłam od nowego narodzenia do tej pory. Więcej ludzi w jednym tylko roku. Ja to ustanawiam, decyduję i ogłaszam. Amen. Halleluja, 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 Lord. Ogłaszam, że w przyszłym roku stanę w pełni mojego Bożego namaszczenia, tego, które Ty masz dla mnie, że w dalszym ciągu stary człowiek będzie we mnie umierał, a nowy człowiek w Tobie będzie we mnie rósł. I ten proces będzie trwał, będzie sprawiał, że będę błogosławieństwem dla innych, a nigdy przekleństwem. Że będę kontynuować ten wzrost w tym miejscu, do którego mnie, Panie, doprowadziłeś, w Kościele Mocy z moim pastorem, z moją pierwszą damą. I dziękuję Ci, Panie, że jestem tutaj i że ten wzrost będzie się kontynuował. Ogłaszam uleczenie z wszystkich chorób fizycznych nad sobą i nad swoją rodziną i z wszystkich naszych ograniczeń, których nie widzimy w naszych głowach, które powodują, że nie możemy rosnąć tak, jak powinniśmy. Dzięki Ci, Panie. Bądź wywyższony na wieki. Amen, amen, amen. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że ja wchodzę w to, co Ty dla mnie, co Ty we mnie złożyłeś przed moim narodzeniem. Ojcze, ja prorokuję nad sobą teraz i ja deklaruję rok ognia. To, że ja płonę, że płonie wszystko we mnie, to, co nie jest poddane pod Twoją prawdę, niech to wszystko spłonie do końca. I w to miejsce ja deklaruję Twój ogień, ogień, jakiego do tej pory jeszcze nie doświadczyłam. Ja to prorokuję i deklaruję. Amen.
Ja poniżam teraz wszelki lęk, wszelkie odrzucenie, wszelkie zawstydzenie i biorę teraz moc na ten rok, na bieżący, nadchodzący rok. Biorę moc i autorytet i poniżam Cię, diable, i wcale Ci nie współczuję, bo to Ty srasz w pory. Dzięki Ci, Jezus, za to, że jestem z Tobą zjednoczony. Dziękuję Ci, Jezu, za Twój krzyż i za Twoją łaskę. Amen. Przyjaciele, ja bym nie chciał, żebyśmy zostawali na tym, bo jest namaszczenie do pokuty od lęku. Amen. Do pokuty od lęku i pokuty od udawania. Amen. Człowiek, który się boi, to udaje, bo się czuje niezaakceptowany. I zatrzymujmy się na tym. Nie spłycajmy tego. Bądź sobą. Bądź sobą prawdziwym. Wystąp przeciwko lękowi. Proszę Was. Wystąp przeciwko każdej formie lęku. Każdej formie lęku. Teraz. Każdej formie lęku. Wystąp. Zaryzykuj. Postaw na jedną kartę. Na jedną kartę. Odetnij mosty. Odetnij liny. Przeklnij asekurację. Przeklnij to. Powiedz, nie będę się asekurować. Nie będę sprawdzać nogą, czy jest grunt. Będę szedł w wierze. I nie będę udawać. Nie będę grać. Przed Tobą. Przed ludźmi. Przed sobą samym. Będę sobą. Będę żył. Pokażę światu, kim jestem. Pokażę światu, jaki jestem. Zrób to, proszę Cię. Wychodźcie dalej. Mam przekonanie, że to nie jest koniec. Ja poniżam wszelki lęk u mnie przed człowiekiem. Poniżam to teraz. Ja ogłaszam, że ten rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o moje podchodzenie do człowieka blisko. Podchodzenie do człowieka blisko. Ja teraz wyzbywam się każdego lepu, który był jeszcze po śladach z poniżeniem. W imieniu Jezusa ja poniżam każdy lep. Ja nie chcę, Jezus, żeby mnie cokolwiek powstrzymało. Ja nie chcę nie móc być taka jak Ty. Ja poniżam teraz każdą myśl i odrzucam, że jestem niewystarczająca, że nie mam tego, co mam. Ja teraz to odrzucam. W imieniu Jezusa ja teraz poniżam wszelką religijność, wszelki podział na sakrum i profanum, wszelkie udawanie bardziej świętej niż jestem. Ja teraz zdzieram każdą zasłonę religijności z mojego oblicza. W imieniu Jezusa i to koromasa, ja ogłaszam, że jestem autentyczna. Ja ogłaszam, że jestem prawdziwa. Ja ogłaszam, że się nie cofam. Ja ogłaszam, że się nie cofam. Ogłaszam, że mam głos. Ogłaszam, że zabieram ten głos. Ogłaszam, że zabieram ten głos. Zabieram głos. Zabieram głos. Nie wycofuję się. Nie wycofuję się. Nie wycofam się. Nie wycofam się z każdej rozmowy. Nie wycofam się z każdego podejścia do człowieka. Jeśli poczuję impuls, to podejdę do tego człowieka i powiem mu to, co mi ślina na język przyniesie. I nie będę oceniać tego w głowie. Nie będę tego analizować w głowie. Poniżam wszelką analizę i wszelką ocenę. Dziękuję Ci, Ojcze, za możliwość szerzenia Królestwa. Dziękuję Ci za odwagę, którą mi dajesz. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że pozbywam się wszelkich lęków i w prawdzie głoszę Twoją prawdę i szerzę Królestwo. I schylam się nad każdą osobą w szczerości serca i każdą osobę prowadzę do wywyższenia w tym życiu. I żeby moim pragnieniem jest to, żeby każdy człowiek na mojej drodze poznał Ciebie takiego, jakim jesteś, takiego, jakim ja Cię poznałem. I żeby razem tworzyć prawdziwe życie. Tak jak moje życie się zmienia w prawdzie, tak chcę, żeby każde życie
człowieka, który stanie na mojej drodze, stawało się prawdziwe. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Dziękuję Ci, Ojcze, za cały rok, za wszystkie zmiany i dziękuję Ci za przyszły rok. Ustanawiam, że będę szerzył Królestwo z całego serca i w 100%, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co dla mnie robisz. Dziękuję Ci. Amen. Raz. Ja przeklinam wszelki lęk przed nowym. Ja przeklinam wszelki lęk przed decyzjami. Ja przeklinam wszelki lęk przed śmiercią, przed chorobami. Ja ogłaszam, że się nie wycofam. Ja wezmę wszystko, co mi dałeś, Ojcze. Ja odkryję wszystkie talenty, które mi dałeś. Ja będę robił to, do czego mnie powołałeś. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Diable, jesteś przegrany, jesteś pod moimi stopami. Jezu, dziękuję Ci za nowe życie. Dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci, że mam już wszystko. Nie wycofam się, będę szedł do przodu. Amen. Kochani, ja deklaruję, że w następnym roku będę korzystać z autorytetu, który mi dał Duch Święty. Z tego autorytetu, który został włożony we mnie, z tych wszystkich talentów, z tych wszystkich darów, z tego wszystkiego, co zostało we mnie położone. Ja tutaj dzisiaj przed Wami deklaruję, że na następny rok będę z tego korzystać. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że położyłeś we mnie to wszystko. Ja chcę, żeby to owocowało. Ja chcę, żeby ci ludzie po prostu przychodzili do Ciebie. Ja chcę, żeby ci ludzie widzieli to, co Ty we mnie włożyłeś. Ja chcę, żeby to, co wszystko włożyłeś we mnie, zostało pokazane dla innych, zostało przekazane dalej, zostało pokazane szerzej, zostało pokazane głębiej. Dziękuję Ci, Jezus, za to, że mogę Cię dzisiaj uwielbiać z tego miejsca, za to miejsce, w którym dzisiaj jestem. Dziękuję Ci za to. Ja też dzisiaj przed Wami ogłaszam, że na następny rok będę pokonywać wszystkie lęki, które jeszcze we mnie zostały. Ja będę przełamywać te wszystkie bariery, będę skopywać te wszystkie tamy i będę przechodzić przez nie. Będę przechodzić zwycięsko, bo wierzę w Ciebie, Jezu, i wierzę, że jesteśmy w stanie zwyciężyć wszystko, bo Ty dałeś mi tą moc. Amen. Tato, ja nie boję się porażki. Ja ogłaszam, że nie będę bała się w tym roku niczego. Że nie będę bała się powiedzieć człowiekowi prawdy prosto w oczy. Że nie będę bała sprawować się autorytetu i zarządu, jaki mi dałeś. Że nie będę usuwać się w cień, tato, ale pokażę pełną swoją osobowość. Że będę mówić, co jest dobre, a co złe. Dziękuję Ci za to, że jestem bezkompromisowa w Twojej prawdzie. I że zawsze wiem, co niesie życie, a co niesie śmierć do życia człowieka. Dziękuję Ci za to, że nie będę wątpić w słowa mądrości i słowa wiedzy, które mi dałeś. Że nie będę zmiękczać tego, podchodząc do człowieka. Dziękuję Ci za to, że będę ludzi miłować prawdą. Dziękuję Ci za to, że poniżę do końca humanizm w moim życiu. Że nie będę nazywała mądrością to, co mądrością nie jest. Dziękuję Ci za to, że rozprawię się z lękiem do końca. Dziękuję Ci za to, że to będzie rok modlitwy, w którym przejmę pełną metamorfozę, pełną przemianę. Dziękuję Ci za to, że wypełnię każde miejsce i każdą rzecz, do której Ty mnie powołałeś, że niczego nie zmarnuję. Dziękuję Ci za to, że będę kończyć rozpoczęte rzeczy. Dziękuję Ci za to, że moje tak to tak, a nie to nie. Amen. Dziękuję Ci, tato, za Kościół, że to jest mój dom, że to jest mój dom. Dziękuję Ci za to, że głoszę Ewangelię w pracy, się odważyłam, tyle lat siedziałam cicho i na przyszły rok deklaruję, że całe miasto będzie słyszało, nie tylko sklep. Dziękuję Ci, Ojcze, całe miasto. Będę wychodziła na scenę, będę wychodziła na scenę, będę wchodziła na salony. Dziękuję Ci za to, Ojcze, za decyzję serca. Chcę stracić twarz dla ludzi, zyskać dla Ciebie. Się stanie na Twoją
Jezu, chcę stracić twarz dla Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci. Ty jesteś Słowem. Ja jestem Słowem, a Słowo nie wraca bezpowrotnie, zanim nie wypełni tego, z czym zostało posłane. Ja pokutuję przed lęką, przed śmiercią. Ja się nie zgadzam z tym. Ja nie wrócę, zanim nie wypełnię tego, z czym zostałem posłane. To ode mnie zależy słowo końcowe. Wykonało się. Tak jak Ty to uczyniłeś. O, nie dałeś mi ducha bojaźni, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia. Ty zacząłeś we mnie dobre dzieło i Ty skończysz. Ty jesteś alfa i omega. Początek i koniec. Ja nie będę się już bał ludzi, co powiedzą. Ja nie będę się bał żadnych komentarzy dziwnych. Ja będę odważnie szedł i wypełnię, do czego mnie posłałeś. Uwalniam aniołów Bożych na straż nad tym w imieniu Jezusa. Amen. Tato, dziękuję Ci, że w tym roku 2023 szmatę będę traktowała jako szmatę, a Ciebie jako Boga. Ciebie, Boże, jako Boga. Amen. Amen. Ja teraz poniżam wszelkie poniżenie. Ja decyduję się rozprawić z każdym lękiem, który jakkolwiek mnie hamował przed robieniem odważnych kroków wiary. Ja ogłaszam i ustanawiam to, że każdy mój dzień będzie dniem zwycięskim. Ojcze, ja chcę się modlić jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, tak jak powiedziałeś. Mam wykorzeniać, wypleniać, niszczyć i burzyć, odbudowywać i sadzić. Ja chcę być wykonawcą słowa na maksa. Amen. Thank you, Father, because in this new year, Ojcze, w tym nowym roku I made a decision, podejmuję decyzję, to believe completely in your truth in my life, że będę wierzyła totalnie w Twoją prawdę. Not as theory, but as practice. Nie jako teoria, tylko jako praktyka. Father, thank you because in this new year I believe completely in your healing from the cross in my life. Ojcze, dziękuję Ci za to, że w tym roku przyjmuję całkowite uzdrowienie z krzyża do mojego życia. Nie będę tego podważać. I will not be reasoning. Nie będę przemyśliwała tego za dużo. And I completely gave up to my own previous knowledge. O, i wyzbywam się całej mojej poprzedniej doktrynalnej wiedzy. Thank you, Father, because I know. Dziękuję, Ojcze, bo wiem. That I will see your miracles. Że będę widziała Twoje cuda. That I will start praying for others. Że będę się modliła o ludzi. And they will be healed. I oni będą uzdrawiani. Thank you, Father. Dziękuję Ci, Ojcze. Because I will do what I say that I will do. Że będę robiła to, co ja and teraz mówię, że będę robiła. My decisions. I będę wierna w tej decyzji. My yes will be yes, my no will be no. Moje tak będzie tak, moje nie będzie nie. And I have the character of Christ in me. I mam charakter Jezusa Chrystusa we mnie. Thank you, Father. Dziękuję, Ojcze. Because I love myself. Bo kocham siebie. I am sure. Jestem pewna. I am a woman of prayer. Że jestem kobietą modlitwy. And I can do. I mogę robić. What you say I do. Wszystko to, co Ty mówisz, mogę in zrobić. Jesus name. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Przeciwstawiam się jakiemukolwiek lękowi, który ze mnie pozostał. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że pokazujesz mi jakikolwiek strach we mnie pozostał. Dziękuję Ci za to, że wszystko wychodzi na wierzch. Dziękuję Ci za to, że wszystko wychodzi na światło i wszystko jest transformowane i wszystko ze mnie wychodzi. Dziękuję Ci za to, że jakakolwiek słabość we mnie została, jest całkowicie rozwalona. Jest transformowana w moc, w ogromną moc, aby nieść Twoje słowo, aby się Tobą dzielić w odwadze. Wywyższam w sobie delikatność, wywyższam w sobie czucie. Rozwalaj we mnie jakiekolwiek intelektualne poznanie Ciebie. Ja mówię nie lękowi. Ja mówię nie lękowi. Ja mówię, że w następnym roku będę cały czas poszerzał to, co myślę, że mogę robić. Nie będę myślał. Będę tylko czuł to, co Ty do mnie mówisz i działał. Będę działał w wierze, będę działał w odwadze. Będę działał w 100% odwadze.
Będę szedł za tym głosem, za głosem Ducha Świętego. Dziękuję Ci za to, że jakiekolwiek kawałki starego człowieka, które we mnie zostały, moje własne koncepcje, moje własne myśli, całkowicie są poddane Tobie. Stuprocentowo poddane Twojemu głosowi. Dziękuję Ci za głębsze zaufanie do braci i sióstr. Dziękuję Ci za odwagę, żeby się całkowicie otworzyć. Dziękuję Ci za to, że już niczego nigdy w życiu nie udaję. Dziękuję Ci za to, że moje serce jest otwarte, że wszyscy je widzą na przelot. Dziękuję Ci za to, że jestem ze sobą. Dziękuję Ci za to, że to, co daję innym, daję też sobie. Dziękuję Ci za to, że jestem wewnętrznym człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że już nigdy nie powiem złego słowa do siebie. Dziękuję Ci za to, że mówię tylko słowa miłości i wiary do siebie, że wierzę w moje słowa, że wierzę w moje akcje, że mam pomysł od Ciebie i działam i zbieram owoce. Dziękuję Ci za to, że słowa, które wypowiedziałem dokładnie rok temu, że będę mógł uzdrowić jakiegokolwiek człowieka, z czegokolwiek, zostawiłem wszystko, poszedłem za Tobą, narodziłem się na nowo. Dziękuję Ci za to, że idę dalej za tym i że nie poddaję się i że wchodzę głęboko w dar uzdrowienia, który mi dałeś. Dziękuję Ci za to, że wchodzę tak głęboko i wierzę w to, co powiedziałeś. Wierzę w to, że będziemy robić większe rzeczy od Ciebie. I ja jestem gotowy rozwalić wszystko w moim życiu, abym mógł być człowiekiem, który uwierzył w Twoje słowo i robi większe rzeczy od Ciebie. Ale nie z mojego ego, tylko dlatego, że chcę być człowiekiem, który jest w 110% poddany Tobie. Oddaję Ci wszystko. Wszystko. Zrób ze mną cokolwiek chcesz. Niech bracia i siostry, niech pastorowie przypominają mi o tym słowie. W momencie słabości. Niech mi pomagają stanąć na nogi. Niech mi mówią prawdę. Prawdę w miłości. Zaczynając od pełnego poczucia własnej wartości i wchodzenia w Twoją boskość, w bycie przeżywania pełnej jedności z Tobą. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci za to, że 2023 jest najlepszym rokiem mojego życia. Najgłębszego poznania to Ciebie. Dziękuję Ci, Jezus. Amen. 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 Przyjaciele, jeszcze króciutko chciałem powiedzieć do każdego z Was, któryś wystąpił dzisiaj przeciwko jakiejś formie lęku. Znacie zasadę. Na decyzję spływa moc. Amen. Spływa łaska. Ale ja bym chciał, żeby każdy z Was wystąpił w praktyczny sposób przeciwko temu lękowi, z którym do tej pory się zmagałeś. Jeszcze dzisiaj podejmij krok przeciwny do tego, jak działałeś do tej pory. Amen. Nie zostaw tego tylko pustą deklaracją, że przyszły rok sam coś zmieni, że on będzie kolorowy, on będzie inny. Skoro podjąłeś decyzję, zrób dzisiaj krok, chociażby pierwszy, jeśli to jest jakiś plan czy dłuższa strategia, ale dzisiaj bądź spójny z tą decyzją, bądź spójny, nie daj sobie tego ukraść, bądź praktycznym człowiekiem. Amen. 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 Ojcze, Ty powiedziałeś, że wszędzie tam, gdzie ja jestem, tam Ty jesteś razem ze mną, że jesteśmy zjednoczeni. Ja dziękuję Ci za to zjednoczenie. Dziękuję Ci za to, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Ja poniżam teraz, w tej chwili, jakikolwiek lęk przed stratą. Czy to przed stratą konkretnej, namacalnej rzeczy tu i teraz, którą już posiadam. Czy to przed stratą w jakiejś relacji, czy to prywatnej, czy zawodowej, biznesowej, czy to przed stratą jakichś korzyści w przyszłości, czy może jakieś konsekwencji wynikających z jakichś kontraktów. Poniżam także lęk przed stratą lukratywnych, iluzorycznych propozycji, które nie są iluzją na samym początku, tylko przybierają postać prawdy. Ja poniżam lęk przed konsekwencją w staniu w tym, co powiedziałem teraz, przed konkretami, przed rozliczaniem osób, z którymi współpracuję. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mam siłę i moc do zdobywania bogactw.
a także siłę i moc do mówienia nie w miejscach, które są niezgodne z Twoimi procedurami. Dziękuję Ci za to, że znam te procedury, za te 4 lata, jak tu jestem w Kościele, za to, że systematycznie buduję swoje fundamenty. Za znajomość procedur dziękuję Ci, Ojcze. I poniżam jakikolwiek lęk, który się pojawia, próbując zamanifestować jakieś odrzucenie, stratę, brak akceptacji. Ja ogłaszam, że nie idę na kompromis przy zawieraniu jakichś nowych umów, kontraktów, wchodzeniu w nowe rzeczy. Nie idę na kompromis ze względu na lęk przed odrzuceniem lub stratą. Poniżam to. Dziękuję Ci, Ojcze, że jestem zdyscyplinowany, zaradny, zdecydowany, skoncentrowany i asertywny. To ja też poniżam cały lęk w moim życiu. Ogłaszam, że w tym roku lęk przegrywa i kłamstwa przegrywają i w tym roku będę wierzyć tylko i wyłącznie prawdzie i będę wierzyć tylko i wyłącznie temu, co Ty mówisz o mnie. Nie będę wierzyć w żadne kłamstwa diabelskie już więcej w imieniu Jezus. Amen. Alleluja. Przyjaciele, tak, krótko chciałam coś powiedzieć, bo przyjechałam z pewnym nowym objawieniem na temat darów w życiu. I ja jakby to zawsze odczuwałam to, bo my jesteśmy tu w Kościele i mówimy, wow, mamy różnego rodzaju przełomy, osiągnęliśmy pewne rzeczy dzięki temu, że jest tutaj złożony wkład w ten Kościół. Ale ja też zrozumiałam, że ja widzę w Polsce pewien problem, który tam widziałam na bardzo wysokim poziomie na zachodzie, w Ameryce. Że darem jest osoba. Darem jest to, co ten człowiek robi w komorze. Darem jest to objawienie, na przykład teraz, co Artur powiedział. O wierze, o dotykaniu Jezusa bezpośrednio. Kiedy my zrozumiemy, jaki to jest dar, nasze życie zacznie się podnosić. A kiedy my nie szanujemy tego daru i tej osoby, bo wiele osób przeszło przez tą służbę i wyszli z takim podejściem braku szacunku dla osoby. I w Polsce, ja widzę, jest brak szacunku dla urzędu i dla tego, że osoba jest darem. I ja wjeżdżając tu do Polski, wiem, że proroczo-apostolska służba, która jest w tym kraju, jest darem. Jest darem dla tej ziemi. I gdyby nie to, to ja nie wiem, czy Polska by teraz nie płonęła. Dlatego szanujmy dar, który jest w człowieku. Amen. 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 Ojcze, ja też deklaruję, że w przyszłym roku dołożę wszelkich starań, żeby wpompować setki tysięcy złotych w tą służbę. Żeby uwolnić ludzi, aby mogli w pełnych etatach służyć Ci. Ojcze, deklaruję, że stworzę kolejnych ludzi, z których każdy będzie w stanie powalić 1000.
wszystko zrobię, Ojcze, żeby to osiągnąć. Hallelujah. Siadajcie, przyjaciele.